Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Dzisiejszy odcinek oczywiście wlet na osadzie. A co dzisiaj będziemy robić? No dzisiaj będę chyba tylko słowem prasował, no bo tak szczerze mówiąc to nic innego do roboty nie ma. Bo raczej wszystkie pola są nawiezione. Ale jeszcze zobaczę na rzepaki, jak to wygląda. 140, 140. A tu... nie, to jest soja to nie wymaga nic. Mogę sobie nawóz zrobić z tego, co widzę. Tak, ja nie mam azotu. Czyli ja muszę nawozić pole. Czyli dzisiaj jeszcze nawóz na pole trzeba zrobić. A to tak to wygląda. No, trzeba dorzucić azotu. Później. Ale pierw pracowanie słowa. To ja nie wiedziałem nawet. Znaczy, widziałem, że miałem to nawozić, ale jednak tak jakieś mi to wywiało z główki. Dobra, jadę na to pole w sumie najnowsze. Bo najbliżej jest. W sumie 15, bo lekko bliżej, ale... ale... okej. Oczywiście Bela 125. I teraz się zaczyna impreza, 10 na godzinę. No nie, to pod górą tak ciężko, a tak pojedzie 16, dobra. To jak jedzie 16, to nie ma takiej tragedii wtedy. Nie no, mówię, chwilę sobie poprasuję, potem będzie zmiana. Będę sobie będę wtedy sobie robił ten. Co? Nawóz na pszenicę. No jest 21.16, poniedziałek sobie nagrywam. Mam wolny pokój. Ale powiem, że jest tak ciepło, że nawet nie wiem. No nie chcę się nagrywać po prostu. Bo jest teraz jest gorąco, ale to ma być burza, niby na to zobaczymy jak to będzie, nie? Bo jak ma być burza, no to wiadomo, że już wtedy kosić nie będę, no to będę w domu siedział. Wydaje jak koszą, to ja wolę sobie iść na pole. Popatrzeć. Pogadać z kimś. Niż siedzieć przed tym kompem na tym ciepłym, nie? Bo to siedzieć przed kompem to jest zabójstwo. Nie raz. No. Kurde, co tak spać mi tutaj? W poprzednim tygodniu to ja nawet chyba kompa nie odpaliłem. Znaczy no... dwa dni chyba bez kompa byłem. No, jakoś tak było. Że dwa dni kompa nie odpalałem. Tak jakoś tak wyszło. Nie wiem czemu, ale tak wyszło jakoś. W sobotę trzeba będzie trawy kość, no to już robota będzie. Zobaczymy jak to będzie. Słowa 6-5. No i dobra. Kolejny pokos. I będzie gitara. Dobrze, te pokosy są takie krótkie, nie? To też szybko nawrócę. No i co ja mogę wam ciekawego w tym odcinku powiedzieć? No to, że jest 15 lipca, jak to nagrywam. Jest bardzo ciepło. Dzisiaj było akurat chłodniej, bo 28 stopni, ale na jutro zapowiadałem 31 i jakieś burze zeszły. Czyli na wtorek, 16 lipca. Ale czy to będzie, no to ja tego nie wiem. Na razie zapowiadają takie burze, no. Ale co z tego będzie? Na pewno paruwa będzie. Na pewno będzie paruwa, tyle wiem. Fajne jest to w razie, że ona ma trochę szerszy podbierak, nie? Że jak ja sobie jakiegoś ewentualnie Żyda zrobię,
albo są dwa blisko siebie pokosy, no to no tylko zagarnę na raz, tak. Licznik kostek sobie, licznik belek sobie zresetowałem. Tylko nie wiem czemu nie widzę go teraz. Pewnie jak prasę wyłączę. 56 belek było wtedy, ale zresetowałem go do zera. Ale co mi tak brzuch boli? Chyba muszę się nażreć, bo coś mi brzuch boli. A posrać mi się chce, też tak może być. No, a tu wąskie boko, to trochę szybciej pojadę. W lipcu tak też mało odcinków jest. No bo jest mało odcinków, no bo jest po prostu gorąco, no jeżeli nie ma się zaczęły. Ja też mi się nie chce nagrywać przed tym kompem siedzieć. Bo wolę sobie iść, po prostu iść sobie na dwór, albo no tak jak mówiłem, albo sobie pooglądać YouTube'a. Bo jest za gorąco, żeby w ogóle grać. No a wieczory jak to wieczory, nie? Przychodzi wieczór, no to też się szuka, albo coś się obejrzy, albo TikToki się pooglądasz. No, albo się YouTube'a pogląda, mówię, albo się YouTube'a ogląda, albo TikToki. I tak to sobie leci ten wieczór, to sobie... 23. Do 23 potem. No to trzeba spać, no bo rano trzeba wstać, na 7 i tak do 16. No do 17 może powiedzieć, nie? Zlatuję wtedy. Bo 16, zależy gdzie robimy, ale tak 16, 20, 30 jestem w domu zawsze, no to zanim zjem obiad. Potem pójdę się umyć, no to jest już 17.15. No i wtedy sobie, no mówię, poglądam sobie YouTube'a, albo TikToki, nawet kompanię odpalam. Ja ci niech chyba w środę wypuszczę, no bo robię taki trochę inny tydzień. Robię tak jakoś po swojemu. Co będę miał nagrany, to wrzucę. Najważniejsze jest to, że Alengrad jest skończony. To jest chyba jedna z największej i najlepszej. No 6 belek, no to mówię, to muszę wyłączyć. Bo to już po prostu jest za dużo tych opcji. No i tak jak mówiłem, nie? Tak sobie to leci. Bo lipca jest. Zaraz będzie sierpień, zaraz będą uprawy i siewy i... No i znów, nie? No i znów będzie zima i... No i co? No i znów będzie nowy rok i znów się będzie czekać do tych wakacji na żniwo. No i tak co roku w sumie. I tak to jest. Tutaj sobie przejadę dookoła te pole. Tam są chyba dwa poprzeczniaki z tego co widzę. A nie, tu był jeden na sieczkę zrobiony, no dobra. Nawet spoko. Nawet dobrze tak było zrobione, nie? Bo ja tu zaczynałem gość, dlatego tutaj tak wiesz, że tutaj na sieczkę było. I też od poprzedniego sezonu było. Sieczka odpalona i stwierdziłem, że już tam ten krótki poprzeczniak sobie zrobię na sieczkę. Nie wiem, kurde, ile prasować. To tak 15 minut, żeby się ten nawóz zrobić, nie? Wiadomo, co mogę prasować poza odcinkiem. Bo w kolejnym odcinku chyba tutaj będę walczył, no nie wiem, chyba wapno i chyba zrobię wapno uprawę, wapno i jakieś talerzowanie. No a potem w kolejnym odcinku już nie ma rzepaku, nie? Tak przynajmniej przewiduję. No w sumie nic innego ciekawego już nie mogę wymyślić.
Bo na ciarce już nie mam czego przeciągać, no bo łąki nie mam. Gdybym miał łąkę, to wiadomo, takie ścianokosy tam jeszcze mógł capnąć, ale... No ale no, jeżeli nie mam takich rzeczy, to po co, nie? No i tak to jest. No mówię, te pole sprasuję i będzie chyba akurat. Jakbym sobie GPS zostawił na środku, to bym te dwa rządki brał. No ale nie wolno tak robić. Nie na tej serii. Pamiętam, jak pierwszy raz zostały te belki 180, a tam 50 ton wyskoczyło w tej balinie. Ja pierdziel. No ale wrzuciłem to do miksera i tyle. 108 ton i jeszcze nadało. No więc trochę kasy już będzie, nie? No bo jęczmień za ile? Za 1200. 1200, no to... 130 tysięcy za sam jęczmień, da. 130 tysięcy, no to już mogę sobie coś ciekawego kupić, nie? Jakąś maszynę. Tylko nie wiem co w sumie. Siernik mam, talerzywkę mam. Ewentualnie zwiększyć... silnik w kombajnie, żeby mieć większy zbiorek, nie? To też jest jakaś tam opcja. Zwiększyć pojemność kombajnu, no bo tak jednak te 6 ton to tak trochę mało, nie? To co teraz patrzę. Zresztą to na tej jęczmienie to było widać, jak kosiłem. No ciągle musiałem przesypać. A tak jakbym miał 9 ton, no to... 9 czy tam 10 ton, nie wiem, no to może być najwięcej, to... To już trochę bym sobie polatał. Dwanaście minut? No tak, akurat myślę, że będzie odpowiedni moment. To będzie akurat odpowiedni moment, aby po prostu iść nawozić pole. Tylko muszę jedną rzecz zrobić, bo nie mam łoski tu. Wstawienie gry? Wstawienie gry. Wstawienie. Niszczenie plonu wyłącz. No i zaraz zapnę sobie jakiegoś Jaguara. No chyba Kubotę sobie zapnę, tak myślę. No bo Kubota będzie najlepsza, bo coś. Reszcie masz Kuboty, to... Będziemy pić na prostą stronę. Zaraz zobaczcie, ile jeszcze balek zrobiłem. I tutaj tą belę jeszcze dokręcę. Do końca pokosu. A jak? Jeszcze drugą taśmę. Trzynaście bel zrobiłem. Spoko. Już 13 bel, a tu jeszcze trochę zostało pól do zrobienia. Przydałoby się jeszcze odczepić tą weltonkę. W sumie mógłbym case'a wziąć, ale case będzie mi potrzebny w kolejnym odcinku. Bo będzie ciekawa akcja, tak sobie myślę. Czy chyba nawet więcej wyrobię. Przynajmniej postaram się to zrobić, a nie tam. A tu jest jeszcze nawóz, to dobrze. Nie wiem ile tego nawozu tam jest, ale... Aha, to worek już jest pusty, no to super. Będziemy pić, tak prosto trzeba. Plus 100 kilo daje, ty. No to ładnie tutaj brakowało wtedy azotiku. To pole nie jest badane, no to jeszcze co, że mi pokazuje na mapie. Nie jest niby zbadane. No, tam po prostu też się musiało zbagować i tyle. Plus 100 kilo azotu i tak.
Tararara. Te pole nadziemia tutaj po prawie jest fajne. No ale no nie jesteśmy na nim. A specjalnie kredytu na pole nie będę brał. Nie no, rozsieję to co mam w rozsiewaczu i tyle i skończę ci na chwilę. Nie będę kupował nawozu, bo nie mam. Znaczy kupić i tak muszę, ale nie będę taki kawałek po nawóz. Na odcinku. A poza tym z tego gorąco, że nawet nie chcę ci siedzieć już. Może lekko na siłę jest nagrany ten odcinek, ale... Może tak, może nie. Nie wiem w sumie, no ale trochę jest na siłę. W sumie jeszcze trochę tak, trochę nie. Mówię, nie wiem co mi jest, albo srać mi się chce, albo jestem głodny i tyle. Nie czuję, żebym był głodny, ale brzuch mi coś boli. Ale pewnie jakbym się, teraz jakbym się położył, no to... To by było wszystko gitnie. No lekko tak pod duszę, jakby na kibel miałeś, ale... Na pewno muszę sobie zjeść kolację. To jest ten moment. Ja to mam chyba te dwa wielkie pola rzepaku nasiane, nie? Bo nawet nie liczyłem jeszcze w ogóle gdzieś pójdę. Na 16, ale nie wiem jak tam jest. Na 16 to już na pewno nie pojadę gdzie, no bo nie mam nawozu. No to jest 20 kilo, więc trzeba sobie pić. To jest moje, nie to nie jest moje. No to są rzepaki, no tak nie myślałem. Dobra, także... Dziękuję za oglądanie tego odcinka. No tak trochę krótki, no ale... No nie będę prasował przez 40 minut odcinka, nie? Także widzieliście trochę... No trochę nawozu, trochę prasy. No starczy. 18 minut. Akurat taki dla krótszy, dla tych, co nie lubią długo oglądać. No a w kolejnym odcinku będzie na pewno będzie dłuższy, nie? No bo to już będzie nagrywane, nie wiem, w piątek czy kiedyś. Więc na razie, pa, pa.